Skoro nawet cię nie słucham, to po co otwierasz p***? W dzisiejszym filmie zawalczycie o to super szybkie zielone auto i każdy z was będzie musiał tutaj wykonywać moje zadania. To nie jest karton, to jest obsydian. Nie no, ładne, ładne, no. Przyda mi się taki na warsztacie. Jak wam się podoba, właśnie, jak się podoba? Piękna góra! Nie przesuwaj! Nie przesuwaj, bo będzie zaraz za linią! Ja chciałbym tylko powiedzieć, super, że ostatnio kupiłem sobie super kwiaty, przyda mi się taka doniczka. No i super, no i bardzo się cieszę. Ogólnie jest też przewidywana nagroda specjalna, czyli uwaga, uwaga, buziak od Renaty. Ale to tylko dla zwycięzcy, także możemy zaczynać. Ej, gotowi? A ja, dla mnie jaka jest niby nagroda? Czyli buziak od taty hejtera. Ej, czyli nie możemy wychodzić poza ten czerwony obszar, tak? Tak, dokładnie. A czy można się wypychać? Nie możecie, właśnie, tutaj jest taka coś, że musicie fair break'ać. Ona tu ma być z nami. Dokładnie. Nie możecie wychodzić za ten czerwony obszar i ja wam będę dawał zadania, także gotowi? Ta fura zaraz wyjdzie stąd! 3, 2, 1, stop! Słuchajcie, panowie. W tym momencie będziecie musieli strzelać do przycisków. Łowiec. To są przyciski. Musisz strzelać do przycisku i kto więcej razy trafi, wygrywa. A, czyli do tych przycisków, okej, ale to po kolei, nie? Tak. Tak, po kolei. Macie cztery próby, więc musicie strzelać. Dave'owi się już nie udało raz, Dave jeszcze 3 próby. Ale we wszystkie przyjdzie, ale to nie, to była próba taka, wiesz, na rozruch. Nie. Dobra. Na start, Dave, zaczynasz. Mamy odłożyć itemy, czy nie? Bo ja nie mam na przykład łuku. Jeden. No to zaraz Dave'o ci da. Jeden strzał trafiony, drugi strzał trafiony. Dave'o ma 2 punkty. Trzeci strzał, nie trafiony! A ile nie? Czekaj, miały być 4 strzały. 4 strzały. No to były 4, no teraz były 4 strzały. Czyli 2 razy trafił. Ale tamten pierwszy to mówiłem, że to był na fungiel. 2 razy trafił. Zapisuję. Czyli 2 na 4, zapamiętajcie sobie. Teraz kościor! Nie mam strzały, daj mi strzały. Ja mam nawet. Trzymaj. 4 potrzebujesz i tak naprawdę. Macie łuki, jakby ktoś jeszcze nie miał luka. Dobra, i strzelaj! Dawaj to sik, strzelaj pierwszy strzał. Trafiony, bardzo ładnie, jeden pół. Ale nie go mieszam. Kurde, to już się! Bo teta są łatwa, tamtej to tak łatwo nie idzie. Ostatni. Co? Let's go! Wszystkie! Lekko! Na razie Dave traci życie w takim razie. No, spróbuję. A ile mamy żyć? Każdy ma 3 chyba, nie? Chyba tak standardowo. Tak, 3 życia, tak jest. Dobra, strzelam! Dobra, teraz palionowy, dawaj! Dobra, jest jeden punkt, dobrze! Drugi punkt, bardzo ładnie! Jakby to robić? Nie! Kurde, lepiej niż Dave! Ale to nie jest fair, bo ja byłem pierwszy! Dobra, spokojnie, Dawid, spokojnie, uratuje cię Dawid teraz! Dawaj, Mirkaś! Jest dawaj! Dobra, ja mam 2, się poddaję, nie? O Jezu, strzel to! Tyle jest Dave! Bez sensu. Elegancko, Yeti. Dobra, co taki warzniak na końcu w garniaku? Dawaj, Yeti. Dawaj, jeden punkcik, bardzo ładnie. Tam drugi punkcik zaraz będzie, czy nie będzie drugiego punkcika? Uwaga, jest drugi punkcik! Bardzo ładnie. Co? Podoba mi się to. Nie! Było! Zobacz! Ale zobacz, walno! Nie świeci się! Czego ty nie rozumiesz? Jest! To koniec, Yeti! Tyle, czyli nie tracę życia! No nie, teraz nie tracimy. Na razie traci Dave'o i Milki. Tak jest. Teraz nowe hejtero. A marzenie twoje to? A ja nie strzelałem jeszcze! No strzeliłeś, widziałem! Jeden punkt na... Jeszcze 2 strzały masz! Ostatni! 2! Ej, ale już były, to jest, który to jest, 5? Nie, no nie, już mam... Nie, no to spala to! Co? Ja już siedzę w tym ausie, bo już widzę, że nie mam tutaj konkurencji za bardzo. No to hejter ma tutaj 2 na 4, czyli tutaj 3 osoby zdobyły taki wynik, więc co teraz? Czy chcecie może jakąś dogrywkę? A nie, 3 osoby życie nie tracą, no można zrobić dogrywkę. A chcesz tak drastycznie? Tak drastycznie, dobra! 3 osoby tracą życie, a jesteście przegrywami, niekim nie! Ale Tos miał na więcej, to on wygrał konkurencję, tak? To wszyscy powinni stracić życie oprócz Tosta. Lekko. Nie, bo to za dużo osób by straciło. Albo walczcie między sobą. Może być dogrywka, może być dogrywka między wami. No bo przecież my nie rozstrzygniemy, ile jest tych konkurencji. 4 konkurencje i właśnie pytania. Ale właśnie, pytania. No ale no to tak odpadnie, no to tak, no nie wiem, jak chcecie, no.
Dobra, Żabelson, ja tutaj Bandarek zabieram decyduj. Wam 3 życia. Bandarek ja wam zabieram 3 życia, czyli tak, Dave dostaje życie mniej, dostaje życie mniej, oczywiście Hater, no i oczywiście Milkaś. No to macie już po jednym życiu mniej, także przechodzimy szybciutko do kolejnego tego. Uwaga, uwaga. Każdy z was ma wędkę, czy nie? Co to nie działa? Nie, ja nie mam. Panie, ten fungier ma mieć wędkę. Dobra, to już wam daję wędkę. Ja wam daję wędkę i teraz słuchajcie, będziecie łowić ryby, będziecie normalnie fanatykami wędkarstwa, ale słuchajcie, dajcie sobie wędki, każdy by miał wędeczkę. Ja nie mam, tak. Dobra, już daję fishing rod. Ja nie mam. Czyli do tych, w tych niebieskich tych tak. Trzeba, tak? No uwaga, słuchajcie, wytłumaczę wam zadanie. Kto pierwszy złowi rybę, wygrywa, a pozostawią sobie czekaj, za tą życie. To czekaj, bo już niektórzy łowią, czekaj, wszyscy muszą... No właśnie, właśnie, pójdźcie. Prawie wypinali Dave'a, co jest, nie róbcie tak. Dobra, ja biorę to. Odliczam. Dobra. 3, 2, 1, łowimy. Ja mam tu hejter. Dawaj, muszę szybko, kto pierwszy złowi, wygrywa, kto pierwszy złowi, wygrywa. Proszę. Szybko rybą. Milkaś, łów tą łówką, miałaś rybę, Milkaś. Proszę. Nie miałam. No hejter, wypadł stąd, ty proszę. Masz to po lewej. Proszę. Dawaj. Mów, Milki. Jest, Milki wygrała. Proszę. No i Milki wygrała. No jak długo? Jest ryba. No. Palion, przegrałeś. No, a co, wszyscy już mają? Tak. No, słuchaj, tutaj ja mam w regulaminie, że kto pierwszy, ten lepszy. Każdy no ten życie, kto nie złowi ryby. Nie, no dobra, no. Ja nie. Dobra, czyli uwaga. Będzie miał jedno życie, to bez sensu, tak. Moim zdaniem. Dave ma jedno życie i Stimson ma jedno życie. O to chodzi, to nie jest wcale takie łatwe. Aha, no to, ale nie, no chwila. No to przed chwilą było, że nie wszyscy tracą życie, tylko kilka osób, a teraz nagle wszyscy? Zabson, no to są moje zasady, tak? To są moje to zasady. Ale inne zasady, to są moje zasady, ty łysa banio. Dobra, łysa. Dobra, zasady, weź ty, bo jesteś cały od smoły uwalony. Ale dobra, klip za 2 piątki. Czyli kto nie traci życia? Dobra. No, Milkaś tutaj nie traci życie, każdy z was traci życie. Ej, co ty zrobiłeś? Serio, aż tak? No. Dobra, to mi nazwę zadanie. A to nie powinna być ostatnia osoba, co złowiła? Yeti, jeszcze jedno słowo i normalnie cię wykikuje z tego kółeczka. No, opanuj bajerę, no chłopie. No dobra. Dobra, zadanie number kolejne. Szybson już nie złowisz ryby, to nie poszybujesz ryby. Ale ja już złowiłem, tylko ja chcę ją do siebie przyciągnąć, żeby sobie ją zjeść. Słuchajcie. Macie takie ciekawe zadanie, słuchajcie. Każdy z was ma łuk, tak? No, bo ja odrzuciłem komuś swój. Ale to dobra. Chyba nie, panie Darko, to tak nie działa, że łuk. Słuchajcie, ale no dobra, ja tutaj daję tylko podpowiedzi, które mogą być fałszywe. Nie ma strzał. A, czyli... Dobra, słuchajcie, macie trzy owce. Musicie w jakiś sposób te owce zwabić do siebie i kto zdobędzie jedzenie? Nie ten... tracić życia? Jak nie mamy to życia? Zrobić, przepraszam to bardzo. To trzy owce są. Weź, czekaj. Fajnie, auto wypada. Dobra, weź te auto stąd lepiej, no. Ja sobie nie będę jeździł, nie? Są gotowi do zasadnego zadania wszyscy czemu, tutaj? Tak. Wyszło poza. Dobra. Bo ja jestem driverem. Dobra, uwaga, 3, 2, 1. 1, 2, 3, macie 3 owce, które są na wierzchu. Może teraz je poprzeć. Ale lamusy zabili owce! O nie. Dawaj. I co teraz? Nie! Chodź tu! Tak, nie, co ty robisz? Moje. No nie mam wędki, no. Kasy mam, znaczy no to cały czas, no jak ją przyciągnąć? Jak one idą w drugą stronę. No kto to zrobił? No jest ogólnie mały problem, no ponieważ... nikt nie zdobył owcy. Tak. Czemu wy zabijacie te owce poza? Właśnie, palionowy. O, przesuń się. Zabrał. Jeszcze takie coś zepsuł nam. Tylko, że słuchaj, jedzenie ktoś zdobył. Ja zdobyłem. Naprawdę? I wszyscy tracą pozycję jego? Ja mam koniec. Ale czyli no, panowie, ja umieram, co, to mieliśmy zabić te owce? Przyciągnąć. Ja już nie rozumiem. No ale on zabił, a nie przyciągnął. Mięso mieliśmy zdobyć. No zdobyć no, mięso, no. To zdobyłem. No to on zabił to i wziął. Aha, no dobra, no to dobra. No to panowie, kto odpada? Do domu, no. Ja odpadam, nara. Beznadziejny konkurs, ja nie tak. Podoba mi się i powiem tak, nieuczciwe wy zasady, zero wypowiedziane. Wy już nie macie żyć? Panie Żabsonie, ja chcę tylko powiedzieć... To ty, Palion, w takim razie co, masz jedno życie teraz? Ej, dobra, ale ile mieliśmy żyć? Halo? No trzy. Trzy. No wy macie po jedno, wy no, macie po jedno teraz. Ja też mam jedno chyba. Tak, no. No to słuchajcie, mamy kolejne rzeczy. Czyli jesteśmy na pograniczu, tak? Tak, ale teraz, uwaga, odpadnie tylko jedna osoba z was. Ponieważ... Tak, będziecie rysować. Ja, i zgadnijcie, co będziecie rysować. Dave'a nie ma na rysowaniu.
Dobra, stawiam wam tutaj rysowanie do rysowania bloczki. Który masz jeszcze czterech, tak? Ej, oszukiwanie, wziął go na wędkę. Co tu się stało? Wziął nie wędką. No niestety. Ja nie mam żadnych... Nie! Słuchajcie, zasady życzę wam powodzenia, mam nadzieję, że ktoś z was wygra ten wózek sklepowy i będziecie mieli jak robić zakupy, nie? Kto go wyciągnął? Nie wiem, to było dziwne. Dobra, macie każdy z was mapę braszu, macie tutaj troszeczkę czasu, nie ustalę wam ile macie narysować dareczka, także kto najładniej narysuje, oczywiście, już tak powiem. Dareczka no tak, mamy narysować? No dawaj, rysować, szybko. Ja nie dareczka, mogę. Dareczka, którego dareczka? Dareczka narysować, świetnie. Z innego dareczka? Ty zdradzasz mnie, kobieto? Nie, myślałam o twoim kocie. O, Jezu, kolor znasz skóry! Kot. Ej, a wiecie jak zrobić może kolor skóry? Dobra. Nie. Wiemy. Nie powiemy. O nie! Ej, ten auto zaraz rozwala. Ej, Darku, ale to jest auto dla kogoś. No wiem, ale muszę je testować, tak? No słuchaj, no. O kurde, ale on nawala! Ale ma hamulce normalnie jak w Fiacie Punto, nie? No wie jak wam idzie? Rysowanie dareczka? Przymierzy się. Dobra, zaparkuję tutaj normalnie, macie furę u siebie. Dobra, nie możesz tutaj wyjść, Darek, bo ja nie wiem jak wyglądasz. Jak to co? Kobieto, ty masz mnie na tapecie w telefonie, a nie wiesz jak wyglądam? Wow, co? Co? Co ty mówisz? No co ja mówię, no chłopie, no ty nie znasz realiów tego świata? No chodź tu! Aaa, nie mogę. Nie mogę. Teraz przystojni, bogaci mężczyźni mają największe powodzenie. Ja jestem na przykład taki umilki. No nie ruszaj się, ja tutaj próbuję ten... Dobra, kobieto. Mega skupienie, jo. Mega... Ała, co mnie bije? Oszustwo. To był zombie. To był zombie, no co? Jestem na linii, to pilnuj. No dobra, pilnuję, no luź na bajera, nie? Dobra, to muszę zrobić coś takiego. Pięknie. Ciach bojera. No, mam nadzieję, że będzie. Dobra, no szybko, no! Poczekaj, bo ja rysuję. Ja rysuję poezję. Ja rysuję poezję. No nie wiem, no dobra, niech wam będzie. Ogólnie ja mam taki też plan, ale to zaraz wam powiem, ponieważ wpadłem na ciekawą decyzję, którą zaraz wam powiem, ponieważ osoba, która najładniej narysuje, dostanie dodatkowe życie, a która najgorzej, to dostanie minusowe życie. Co ty gadasz? A osoba po środku nie dostanie nic. Tak będzie chyba najbardziej uczciwie. Dobra, walka. Ale nie wiem, czy tutaj danie Milki takiego wysokokonnego auta będzie do poważne, nie? A to ma dużo koni? No stary, to ma 250 koni, to jest 3-litrowy diesel. Stary, wiesz jakie to ma kopyto? Jak depniesz, to ci teleportuje w inne miejsce, to działa jak portal do eteru. Ja muszę zdobyć. No szybciej, no ile wy tego rysujecie? Dobra, no ja już prawie zakończyłem, nie? No ale to jest serio mocne. Dobra, odliczam 15 sekund. Serio mocne, dobra, ja daję gotowe. 2, 3, 4, 5, 10 sekund. Bozdaro! 4, 3, 2, 1, 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. Jetty! Szybko, kończ to. Dobra. Uwaga. Oceniamy. Nie, no Daro, Palion. Chyba popatrzysz na te detale, nie? Bozdaro! Ale mi zrobiłeś suty, ja nie mogę. Stary, co to przecież jest? Przecież on zrobił z ciebie kościotrupa. On zrobił tu z ciebie kościotrupa. Patrz na bicepsy, patrz na jaki wyrzeźbiony idealnie. Te bicepsy idealnie. To takie jest, nie wiem, tu chyba se potoczy. Nie, nie dajesz 10 na 10 zarąbista. No przecież to co ty mówisz, Daro? O to jest! Jestem papieżem? Jestem papieżem? Ja po prostu nie umiem robić tego kremowego ciała, dlatego muszę najbardziej to mi przypominało. Ale czemu mi zrobiłeś jakieś rumieńce żółte? I jeszcze w ogóle skina źle narysowałeś, jestem biały, a nie szary po bokach. Ty mnie papieża zrobiłeś. Nie, no nie. Ale jakie szary po bokach? To nie jest, to nie są nogi, to nie są ręce, tylko po prostu nie zdałeś mi już dorysować. No i Milki. Milki ma ładne. Milki, dobra, dziękuję. Uwaga, więc tak. Diety traci życie, jesteś totalnie, zawiodłem się na tobie. Właśnie odpadasz w tym momencie. Nie, Yeti! Ale jak odpadam, jak ja mam dwa życia, teraz mam jedno. Dobra, to był prank, chciałem cię zbojkować, żeby wrócić z tego koła. My z Milki mamy jedno. Dobra, więc tak, dla mnie punkcik zdobywa Palion, a Milki jest pośrodku, czyli no niestety każdy z was ma po... Nie, mam dwa! Jak możesz w ogóle, naprawdę ci takie serduszka tej Milki biegry masz narysowałam, dwa, masz sobie. Jetty masz jeden i Palion ma Milki, dwa. Chciałeś go przekonać na miłość, tak?
Tak, właśnie. W sumie ja go chciałem na bicepsy przekonać, że to też jest to samo. Uwaga, uwaga! Niszczę te rysuneczki i teraz robię fajną rzecz, ponieważ będziecie odpowiadali jak w familiadzie na pytania. O, nienawidzę pytań! To się wiąże ze szkołą. Dobra, uwaga, gotowi, kto pierwszy ten lepszy, dobra? Tak. No. Dobra. Kto z was wymieni wiek każdego z Palionowa? Ja. Palion pierwszy. Dobrze, teraz się skupić się. Ej, ale nigdy Yeti nie powiedział, ile ma lat. To się liczy w ogóle? No nie, no to jest Jezus, więc no to nie mów, nie? Dobra. Dive! 22. Most! 21. Ja! 21. Pan Dariusz! 45. Hater! 13. Milki! Czekaj. No nie! 20... 21. Dobrze. Jest! Dobra. Jest! No i teraz Palion, bo u mnie to wszyscy. Była podpucha. No to wszyscy. No i Bzyku, 22. Bzyku jeszcze. Dobra, to teraz to była taka podpucha, bo teraz tak naprawdę ty, że odpowiedzieć na pytanie, wytypujesz osobę, która odpowie na kolejne pytanie. A dobrze, aha, czyli... O, okej, no dobra. No. Czyli nie tracę życia, no nie. Zazdro. No to dawaj. Kogo typujesz? Yeti! No dobra, to... Yeti. Pytanie do ciebie. Wymień kolory członków Palionowa. No, nie jest. No dobra, no to Szczypson pomarańczowy, Dave zielony, Palion zielony, Milki zawsze miała szary, Bzyku żółty i kto tam jeszcze został? Hejter, ja i ty. No hejter niebieski i ty też masz niebieski, bo nawet taki masz na TikToku, że tutaj twój profil. Nie, tracisz życie! Oj, no patrz na ratusz, hejter! Ale ty już na TikToku masz, no czarny, ale tutaj ma niebieski. Ale na TikToku to na TikToku czarny to bym się z brodą zlewał, no to nie dałbym czarnego, no chłopie. Ja nie wiem, ale to odpowiedziałem na wszystkie, tylko jedno źle. No tak, ale to w sumie słuchaj, źle. Yeti, niestety, zasady przykro to zasady, mi. Przykro mi, no będziesz dobra. Dalej jeździł Katarynką, nara. Ja nie wierzę, że powiedziałeś niebieski. No i co? Dobra, Palionowi i Milka, zostaliście tylko we dwóch, także uwaga, następne pytanie ląduje do Milka. Milka, teraz ty odpowiadasz na pytanie. Nie. Dobra. Ty pomagaj. Kto dołączył po Palionie na Palionowo? Nie mam pojęcia, kurde, Dave. No w sumie to było mega dawno. No ja wiem, no. Dave. Czy to jest poprawna odpowiedź, bo mi się zdaje, że nie. No ja nie Dave nie. Dave był nawet nie trzeci. Nie mam pojęcia. No to Milkarz niestety, ale niestety masz minus jedno życie, zostało ci jedno życie. Palion, pytanie do ciebie. Dawaj. Dobra. Pytanie do ciebie. Ile obserwujących ma tata hejtera na TikToku? No to jest 21, ale teraz ma... A to jest bardzo stare. O ile się mogę pomylić? O 2000. O Jezu. 43. Dobrze, 42, no dobra. Chciałbym ciebie tu nie przechytrzyć. To jest jakiś kłam, to jest... Nie, to się nie dzieje. Milki, ja jestem teraz trendseterem za granicą, także sobie zobaczę, jestem teraz tam. Dobra, lecimy dalej. Milkarz, pytanie do ciebie. Milki, musisz się skuć, ja mam dwa życia jeszcze, pamiętaj. Kto pierwszy zdał prawo jazdy na Palionowie? O kurde, ale w sensie na Palionowie czy w realnym życiu? Na Palionowie. Na Palionowie, no to oczywiście, że był to Dave. Dobrze! No to Palionowy, pytanie do ciebie. Ty masz nadal dwa życia Palionowe, tak? No tak, tak. Dobra, no teraz tak, to powiedz mi rzecz, którą na pewno nie będziesz wiedział. No. Kim była Majla Kiris-Kłodowska? No co ty robisz? Ej, to miałem być pytanie o Palionowa. Ja nie mówię! Słuchaj. Nie mam pojęcia. Ty nie możesz, ty jesteś out jesteś. Nie mam pojęcia. No i tracisz życie. Polską no i uczoną. Po jednym mamy. No właśnie. No. No i zobacz, co ty myślałeś, Palion, że tutaj będzie jakaś faworyzacja? Nie ma tak łatwo. Dobra, Milka, ja sobie usiądę może. Milki, pytanie do ciebie, uwaga. Mm-hmm. Kto miał nielegalny biznes na Palionowo? Nielegalny na biznes miał z pewnością Dave. No i... Kurczę, no ja nie spodziewałem ale się, że Milki ma takie pytanie jakąś Mary Squid. No nie wiem, co to jest. Palion. Squid, ja nie mogę. Teraz powiem ci tak. Będziesz miał pytanie, które jest bardzo związane z tobą. Ze mną? Tak. Ile wyświetleń ma piosenka
Palion mała. Co to za pytanie? Możesz się pomylić o 100 tysięcy wyświetleń. O milion się mogę pomylić, to jest bez... Ja nawet nie pamiętam. Nie, nie. Czy mam o 100 tysięcy wyświetleń. Nie wiem, 2 miliony 100? Co to za pytania są? Jaka jest prawdziwa odpowiedź? Skąd ja mam wiedzieć? Prawdziwa odpowiedź to jest 1 900 000. No to, ale no, pomylić się o 100 koła, to jest bez sensu. Pomyliłeś się? No nie bez sensu, słuchaj palionowy. Muszę ci niestety powiedzieć, że... Przegrałem. Niestety. Niestety. Przegrałem. Ale to zielone, piękne auto ląduje. Tak naprawdę. Do Milki. A ja nie mam prawa jazdy, nie wiem co. Ej, Yeti, rozbił, nie ma samochodu. Widzowie, dziękuję za oglądanie, łapkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się i na razicho.